No i tak, kochani, widzicie tę dziesiątkę za mną, oznaczona nasz jubileuszowy rok. Już 10 lat tak jeździmy po Polsce, 10 lat komponujemy, wydajemy te utwory, ale wszystko, kurczę, zaczęło się tutaj, w Gorzowie. Swoje pierwsze pieniążki zarabiałem tam, po drugiej stronie, siedząc z gitarą. Nawet hojni byli ludzie. Nawet hojni. Brawo, Gorzu! Brawo, Gorzu! I mam wielki, wielki sentyment do tego miasta, ale tak też mówię, jakby to nie był mój dom. No to jest mój dom przecież. Może już nie mieszkam tu na stałe, ale... najlepszych ludzi mam stąd. Kochani, kiedy zaczął się czas pandemii, wszyscy pisali swoje szesnastki. Nie wiem, czy pamiętacie, Hot 16 Challenge. Robiliśmy to, żeby zbierać pieniążki dla tych, którzy tego najbardziej potrzebowali. I stwierdziłem, że coś wam pokażę. Uwaga. Jestem Dawid, kiedyś ten, teraz ten drugi. Wiem, za to się jest, ja i wiem, że wisi na tym drugi. Bo mi też, wiesz, mój tata to nie mat. Moja mama to nie mama, jest mojego brata. Plotki się śmieje, skąd wiatr zawieje. Dawid się pośmieje, kto ostatni się śmieje. Spaliłem 300 kolów, jeden dzień w jednej chwili. Powiedziałem, to mi something here, to Maryli. I taki uśmiech, twoja córka chce mnie. Wcale nie mnie, tylko dostać się tam, gdzie mówią tak. Oni mówią 7 lat, mówią mi nie 7 lat, a i tak robię to, co tylko chcę. Chociaż nie chciałbym prawie lecieć na to szczelinę w TVP. Taki challenge i takie są wnioski. Cóż, wpisuję w Google Dawid, kiedy stary się Kwiatkowski. I od tej szesnastki minęło 3 lata i stwierdziłem, że no muszę to zaktualizować. Bo tak się udało, że już nie puszczają nas tylko w TVP. Więc mała aktualizacja, kochani. Dziękuję bardzo.